Michał Nowak, zapraszam na sport. Leclerc, moja Radomka Radom, pewnie awansowało do drugiej rundy Tauron Pucharu Polski. Podopieczne Ricardo Marqueziego pokonały polskie przetwory Pałac Bydgoszcz. Przyjezdne przyjechały do Radomia w dniu meczu i w zaledwie 10-osobowym składzie. W miniony weekend ekipa z Bydgoszczy zakończyła izolację po zakażeniach koronawirusem. Radomka była zdecydowanym faworytem spotkania i z tej roli się wywiązała. Wygrała 3-0 i awansowała do drugiej rundy zmagań w Tauron Pucharze Polski. Podopieczne Ricardo Marqueziego zwyciężyły w setach do 20, 14 i 16. Na pewno nie było trudno się zmotywować, tak jak mówiłam, dla nas Final Four jest minimum tego, co chcemy osiągnąć i wiadomo, takie mecze też ciężko się gra, bo dziewczyny są i po chorobie i nie wiedziałyśmy też dokładnie, w jakim składzie wyjdą, ale miałyśmy bardzo dobry tydzień treningowy, no i choć dzisiaj było jeszcze troszeczkę niedociągnięć, to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby w tym Final Four zaistnieć. Radomianki zapewniły sobie awans do drugiej rundy Tauron Pucharu Polski Kobiet. W niej zagrają z pierwszoligowym Losnowy Dwór Mazowiecki. Zespół ten niespodziewanie wyeliminował ekstraklasową Energię MKS Kalisz. Mecz drugiej rundy zaplanowany jest na 23 lutego, a Radomka zagra na wyjeździe. Szersza relacja z pojedynku z drużyną z Bydgoszczy w czwartkowym programie Tiebreak. Premiera 3 lutego o godzinie 18:05 w telewizji Tami i na portalu cozadzień.pl. Koszykarze Hydrotraku Radom poznali nowe terminy zaległych spotkań Energa Basket Ligi. Radomski Hydrotrak ma do rozegrania dwa zaległe spotkania. Oba zostały przełożone ze względu na zakażenia koronawirusem w ekipach rywali. Pierwsze zaległości Radomianie odrobią w środę 16 lutego, kiedy podejmą Trefla Sopot, a drugie dopiero 30 marca. Wtedy podopieczni Michajlo Uwalina zagrają u siebie z Twardymi Piernikami Toruń. Obecnie w tabeli drużyna z Radomia plasuje się na 14 miejscu i ma zaledwie jeden punkt więcej od ostatniego GTK Gliwice. Właśnie ten zespół będzie najbliższym przeciwnikiem Hydrotraku. Radomianie w niedzielę zagrają na wyjeździe. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.